tryb ludicrous, czy niedorzeczny. Oż kurde! Zawsze, kiedy mówię o samochodach Tesli, używam frazy samochód przyszłości, który możesz kupić już dziś. Pytanie tylko, czy Tesla osiągnęła to poprzez pakowanie masy nowinek technologicznych do swoich samochodów, czy naprawdę stworzyli samochód nowej generacji? Dzisiaj to sprawdzę, wykorzystując do tego ich flagowy Model X. I tutaj nawet nie muszę dotykać nic, żeby się drzwi zamknęły. Wystarczy nacisnąć pedał hamulca i proszę. Z tego wielkiego wyświetlacza obsługuje się wszystko w tym samochodzie. Możemy kontrolować fotele, możemy otwierać z niego drzwi, można też słuchać muzyki, to jest darmowe Spotify Premium, jest przeglądarka internetowa, są oczywiście mapy i co ciekawe, można się nawet przenieść na Marsa, jeżeli komuś się nie podoba na Ziemi. Wsiadając pierwszy raz do Tesli, możecie się zastanawiać, jak to się włącza. Nie ma tu żadnej stacyjki, nie ma żadnego przycisku. I odpowiedź brzmi, nie włącza się. Wystarczy nacisnąć pedał hamulca i samochód jest już gotowy do jazdy. Wtedy przyspamy dźwignię na D, tak jak w każdym innym automacie. I co? Pedał gazu i można jechać. Steruje się kierownicą, hamuje się pedałem hamulca. To jest tak samo jak każdym innym samochodem. Z jednym małym wyjątkiem. W Tesli jest absolutnie cicho. Jak powszechnie wiadomo, Tesle napędzają silniki elektryczne. To jest taki główny wyznacznik tych samochodów. I nie inaczej jest w tym wypadku. Mamy tu jeden silnik z przodu, jeden z tyłu. One łącznie generują 770 koni, prawie 770 koni mechanicznych. To jest jakiś kosmos. Dzięki temu ten ważący 2,7 tony SUV rozpędza się do 100 km na godzinę w 3,2 sekundy. Nie wierzycie? To zobaczcie. Wystarczy, że przełączę samochód w tryb ludicrous, czyli niedorzeczny. Włączę maksymalną moc baterii. I samochód jest gotowy, żeby rozpędzić się. Oż kurczę! Wow! 100 km na godzinę w 3,2 sekundy. To przyspieszenie to nic w porównaniu do momentu obrotowego, który w samochodzie elektrycznym jest dostępny w zasadzie za każdym razem. W tradycyjnych autach trzeba redukować bieg, trzeba poczekać, żeby coś się stało. A tutaj, jak zobaczycie, wystarczy, że wciśnie się pedał gazu i samochód jedzie. Nieważne przy jakiej prędkości zacznie się go spędzać. Ale Tesla Model X nie jest samochodem sportowym, więc odłóżmy na bok te wszystkie informacje o osiągach i skupmy się na wygodzie, ponieważ to jest duży, rodzinny SUV. I tutaj komfort jazdy jest nieporównywalny z niczym innym. Właśnie przez to, że to jest silnik elektryczny. Samochód nie ma skrzyni biegów, więc nie ma żadnych zmian przełoży, nie ma żadnego szarpania, jest ta wspomniana cisza. Tym samochodem jeździ się pod tym względem tak jak niczym innym. Ale to wszystko jest dostępne w każdym innym elektryku, więc gdzie ta teslowa rewolucja? Jedną z takich innowacyjnych funkcji jest autopilot. Działa w banalny sposób. Wystarczy, że pociągnę do siebie dźwignię przy kierownicy dwa razy, a samochód nagle jedzie sam. Sam skręca, sam hamuje, sam przyspiesza. W zasadzie nie powinienem siedzieć tutaj, tylko na miejscu pasażera z tyłu. Mogę się zrelaksować i jadę w zasadzie tak, jakbym jechał taksówką. Z tym, że w Polsce autopilot jest nielegalny, więc autem tak naprawdę jedzie Mateusz. Ale jeśli kiedyś w Polsce zmienią się przepisy, no to wtedy kierowca Tesli będzie mógł być jej pasażerem, jeśli tylko tego będzie chciał. Inną z zalet tego samochodu jest zawieszenie, które tak jak w wielu autach można regulować jego wysokość, ale w Tesli zapamiętuje ono wybrane ułożenie w zależności od położenia na mapie. Tak więc jeżeli będziemy podjeżdżać do progu zwalniającego, gdzie już wcześniej podnosiliśmy samochód, to podniesie się jeszcze raz. Dalej, zobaczcie ile tu jest przestrzeni. Nie tylko kierowca i pasażer mogą wygodnie podróżować, ale sporo miejsca jest też w drugim czy nawet trzecim rzędzie. Do tego z tyłu jest ciągle nie za mało bagażnik, a gdyby tego było mało, jest też jeszcze jeden bagażnik z przodu. Za każdym razem jednak w samochodach elektrycznych pojawia się jedno i to samo pytanie. Co z ładowaniem?
No i tutaj Tesla rozwiązała sprawę w taki sposób, że wymyśliła superchargery, dzięki którym samochód ładuje się naprawdę błyskawicznie. I pomysł jest taki, żeby 10 minut ładowania superchargerem pozwoliło Ci dojechać do kolejnego superchargera. Tak przynajmniej jest za granicą, bo w Polsce tych superchargerów są 4 sztuki. Raz, dwa, trzy i cztery. Więc de facto będziecie szukać innych ładowarek. Takie szybkie potrafią naładować ten samochód w 2,5 godziny, ale jeżeli będziecie korzystać ze zwykłego gniazdka w domu, to liczcie się na nawet 36 godzin ładowania. I ile można przejechać po takich 36 godzinach ładowania? No, Tesla twierdzi, że około 400 km. Ja odbierając ten samochód miałem właśnie tyle zasięgu, 400 km. Ale dużo zależy od tego, jak się nim jeździ. To w momencie, w którym wyjedziemy na autostradę i będziemy jechać autostradowymi prędkościami, to ten zasięg spadnie. Zimą słyszałem, że wartości mogą być niższe nawet o 30%. Pomijając jednak kwestię tego zasięgu, pomijając kwestię ładowania, Tesla Model X jest samochodem, który zrobił na mnie kolosalnie dobre wrażenie. Jest szybka, jest... wygląda dosyć dziwnie. Jest też dziwnie poskładana, dosyć kiepsko bym powiedział. Ale jest to samochód przyszłości. I jeżeli samochody przyszłości właśnie tak będą wyglądać, będą nam tak mocno ułatwiać życie, to jest przyszłość, na którą ja czekam i którą bardzo chętnie bym powitał już dzisiaj. I którą można powitać dzisiaj, jeżeli się dysponuje kolosalną kwotą, jaką kosztuje ten samochód.